Hej, cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Shinton i witam was w tym niesamowitym dniu naszej serii Survival. Jest to już 6 odcinek i dzisiaj pójdziemy sobie do Nethera, do fortrecy, którą znalazłem. I jako, że ona jest dość daleko, to zaraz wam zrobię tutaj cięcie, ale najpierw wam trochę, albo podczas podróży mogę wam opowiedzieć o tym, co się dzisiaj stało. Otóż jest dopiero godzina 9:44. I rano sobie wychodzę do już sobie chciałem wyjść do szkoły. Ups. Chciałem sobie już wyjść do szkoły, wiadomo, jak zwykle, na początku dnia. Cześć. I zdarzyło się coś takiego niesamowitego. Ile tych gastów tutaj jest? Wychodzę sobie rano dzisiaj do szkoły, już się tam myję. Kąpię się, już spakowałem się do szkoły. Praca domowa zrobiona oczywiście. Co się okazuje? Że nie mam szkoły w tym dniu. Nie mam dzisiaj szkoły, jest 9:44. Lekcje są odwołane z powodu awarii w tam kanalizacji, tak napisali. Że to jest awaria kanalizacji. Więc bardzo, bardzo fajnie. Tylko że właśnie to jest kwestia, czy fajnie, czy nie. Ogólnie, jako że ja lubię się spotykać z moimi kolegami, to pewnie by mi było smutno, ale jako że jest lato, jest ciepło i nie chce się już nikomu chodzić do szkoły, to raczej się cieszę, więc dość fajna sytuacja, że takie zdarzyło. Z radości nagrywam dla was odcinek, tak miał być po szkole, albo w ogóle miało go dzisiaj nie być, ale skoro tak się zdarzyło, no to już sobie go nagram. I teraz może sobie przypomnę, gdzie była ta fortreca, ponieważ, ups, ja ją znalazłem jakiś czas temu, a dopiero teraz tutaj przyszedłem, ponieważ wcześniej chciałem zbudować dom i tak dalej. Ona była gdzieś w tą stronę, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tutaj się idzie za tym koblem. Ogólnie to jest strasznie długa droga. Dość niebezpieczna. Jesteśmy na wersji 1.10 Pro 1, jak widać tutaj. I powinny się tutaj, ups, powinny się Endermany respić w Netherze. Na razie żadnego nie widzę. Wcześniej widziałem jednego. Ale teraz nie widzę żadnych Endermanów. I tutaj było szybkie zajście? Tak, tutaj było szybkie zajście. Tędy. Ogólnie będzie dzisiaj mała przygoda, ponieważ dojście do tej fortrecy, jak zaraz zobaczycie, jest trudne. Trzeba będzie się dużo kopać. Możemy wpaść na lawę, więc ciekawie będzie się działo. A, tutaj w dół się idzie. Ładną sobie dróżkę z kobla zrobiłem, żeby wiedzieć, gdzie muszę iść. Ups, nie wkurzył się, to dobrze. Okej. Są też tutaj też te magma bloki. Ja sobie może na chwilę na nich stanę. Tak, one mnie ranią. Pewnie mi niszczą zbroję, więc na razie nie będę na nich stawał. Kwarc zawsze się przydaje. W ogóle kiedyś, jak miałem swojego survivala jakiegoś tam wcześniej, to kwarc wykorzystywałem do tego, żeby expić. Przychodziłem do Nethera, żeby expić z kwarcu. Magma bloki mogą być też pod ziemią? Okej. Bo z tego kwarcu jest naprawdę masa expa i zawsze sobie expiłem na kwarcu. Co? Na kwarcu. Okej. Ta netherowa forteca jest już tutaj. Jest już tutaj. Widzicie ją? Z lewego boku ekranu. Nie patrzę się na nią, tylko jest z lewego boku ekranu. Zobaczcie, jest w tą stronę. Ja sobie tego kobla może tutaj jeszcze zrobię. W ogóle jeden tylko magma cream dostałem z tego slama niestety. No ale cóż, zdarza się. O, ten glowstone mogę wykopać sobie później, bo jest w bardzo łatwej pozycji do zabrania. Kwarc sobie wykopię teraz. W ogóle kwarc, bardzo fajne są bloki kwarcu. Bardzo mi się podobają. Są świetne do robienia różnych rodzajów laboratorii i takich. Okej, więc mam nadzieję, że dzisiaj zdobędziemy kilka blaze rodów. Ja spawnerów nie mam zamiaru niszczyć, ponieważ chciałbym je później wykorzystać do zrobienia jakichś automatycznych farm blaze'ów i tak dalej. Teraz jest pytanie, jakie mam tam dojść. Jako że słyszałem Gasta, to on zaraz we mnie strzeli i mnie zrzuci. Ech. Proszę. Trudno. Stracimy wszystko, nie ma problemu.
Nie, za długo nic się złego nie dzieje, coś jest nie tak. Tak sobie spokojnie tutaj przyszedłem, coś za długo się nic złego nie dzieje. Dobra, ja się zbuduję tak. Trochę się boję, że coś zacznie do mnie strzelać. W sumie mogę to robić z tego. Nie będzie tu lawy, prawda? Nie będzie tu lawy, prawda? Powiedzcie, że to jest prawda. Słyszałem blazy. Jak ja mam tam dojść? Słyszę je. Dobra, wiecie co? My w tym momencie sobie tutaj chyba przejdziemy po prostu. One tutaj są. Oho. To nie był dobry pomysł. Tym bardziej, że mają przewagę liczebną. Okej, okay, tutaj jest spawner. Możemy go sobie. Co one, torns mają? Jest, blaze rod. Teraz jak coś zrobi światło, to one będą się rozpiły? One się chyba rozpią w świetle, co? Dobra, coś takiego możemy sobie spróbować ogarnąć. Z tyłu? Nie. Spaść. Dobra, na razie sobie je tak zamurujemy. Mogę trochę więcej tego spróbować zdobyć. Tylko że one są w tym momencie wkurzone na mnie. Wow, zabiłem je wszystkie? 6 blaze rodów! A bo ja mam na tym looting, okej. Dobra, odpowiada mi to. Tam z tyłu do mnie strzela. To jest złe. Zobaczcie go. No to sobie musimy do niego jakoś podbiec. To sobie zamuruję na razie. Cyknę sobie tylko tego koordynaty. Okej, są. Jakiekolwiek klocki potrzebuję. Okej, może by to być. Lecimy. Ran, tu jest coraz więcej. Chodźcie. 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 Ty gdzie odlatujesz? Rysiek. Jeszcze jeden. No weźcie. Oho. Niedobrze. O, tylko chwilowo mnie podpalają? Gdzie? Skąd strzelają? Stamtąd strzelają do mnie. Myślą, że mnie trafią. Nie ma. Dobra, ja mam wystarczająco tych blaze rodów, ale jeszcze sobie poszukamy innych rzeczy tutaj. Ponieważ wydaje mi się, że dość mało znaleźliśmy. Jeden spawner, ale tu nie jest tak dużo. Ale już coś się działo. Czy... O nie, 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 nie. To się nie może powtórzyć. Wyrzuciłem swój miecz. Możemy pójść w tą stronę, tylko żeby się nie zgubić, oznaczę sobie drogę. Tego kobla już nie mam. Niech to. Nie muszę tak często oznaczać drogi. Trzeba oszczędzać. Tu, w tą stronę chciałem. Mam iść. Zaraz, gdzie tu się coś ciągnie? Nie będę ryzykował. Dobra, mogę stawiać pochodnie na znak. Jest skrzynka. Są Netherworld. Oj, 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 oj. Dobra, ciebie chcę, ale tamtego ziomka nie bardzo. Wow. Nie dał mi głowy. Dobra, niech on tam zostanie. A, niewiele ciekawego, ale jest pierwsze siodło. Chyba na tym świecie jeszcze siodła nie mieliśmy. Więc spoko. Czy to się kończy? Tak, to się kończy. Okej. Okay. Spoko.
Ogólnie właśnie tutaj są ciekawe luty, dlatego chcę przeszukać całą tą fortecę. Głównie dla siodeł, ponieważ minerały raczej... Wow. Minerały raczej mam. Aha, to jest koniec. Tam jest zejście w dół. Wspaniale, ale ja na razie sobie te brodawki wezmę. One mnie interesują najbardziej. Wiem, że potrzebuję jeszcze Soul Sanda, żeby to wszystko zrobić, więc może go też sobie wykopiemy. Spróbujemy. Ten gast tak nie wiem, nie, co to jest. To jest płacz. One płaczą chyba, to jest ich płacz. Tak to się nazywa. Ale straszne to jest. Znaczy ja się nie boję, ale... O, szkielet normalny, gast... Wow, dobra. Albo w sumie co ja. Walczę z nim. Umijamy strzały. Aha. Co powiesz na to? Ha! Dobra, lecimy tutaj, w tą stronę. Czy jest tutaj... O rany, jaki zakręt głupi. Przecież tutaj obok biegłem. Dosłownie. Nie, dobra, tutaj nic nie ma. Wracamy się. Co tu widać przez okienka? Nether. Gaśmy to. A, właśnie, w netherze nie gaśnie ogień. Dlatego one mogą sobie podpalać wszystko jak chcą. Chwila, czy my z tym przeszliśmy? Nie. Co do mnie strzela? A, wiem. O, witaj. Jest głowa? Nie ma. Co tam biegło? Co to biegło? Dalej do mnie strzelają. Co? Stąd już wykopałem, tak? Kopałem z tej drugiej strony? Tu nie ma brodawek? Tu nie było brodawek chyba. Ciekawe. Rany strzelają do mnie, a cały czas mam wrażenie, że one są za mną. One tam strzelają, kurczę. Z kilku kilometrów. Jest kolejne siodło. O! Okej, przyjmę. Przyjmę to. Możemy to sobie nawet założyć. Złoty Shintom. Teraz to jakoś wyglądam stylowo. A nie, kurczę, żelazna zbroja. Ja jako rycerz nie pracuję. Przynajmniej nigdy nie chciałem. Jest skrzynka. O, okej, wezmę to. W ogóle skrzynki same w sobie są fajne, przydają się. Okej, tam jest gast. Cały czas coś za mną strzela. Ale przejście. Uwaga, uwaga. Wow, niesamowity skok. W tym momencie już się totalnie zgubiłem, ale mam zapisane koordynaty tamtego jednego spawnera i wiem, że spawner jest blisko wyjścia mojego. No, come on, dajcie mi ten głowy. Bym lidera chciał zrobić. Czy to jest przejście dalej? Tak jakby. A to ten teren poznaje. Ten teren poznaje. Byliśmy tu. Tutaj była skrzynka chyba. O. Skąd? Rany, uciekam stąd. Tak, tutaj byliśmy. O, gast. Cześć. Cześć, nie? Nie chciał się zaprzyjaźnić. Bywa. Tak bywa. Jeszcze w tą stronę możemy pójść i w tą. Dobra, chodźmy w sobie w tą. Zdawało mi się, że tam coś widziałem. Są schody na górę, to ja tego nie chcę. To jest pusto. No dobra, no niech będą te schody na górę. O, to jest coś dalej? Wolę się zabezpieczyć. Blaze to jest wyjście ogólnie. Dobra, lecimy sobie dalej. Tam jest dużo tych blaze'ów, tam jest chyba jeszcze jeden spawner. Chwila, przypatrzmy się. Nie widzę. Możliwe, że tam jest spawner. No, też mnie jakoś specjalnie nie widzą. Więcej kwarcu. Rany. Się boję takich miejsc.
Bagie lawy, ale kurczę, strasznie to wygląda. Jakby to się na mnie wylało, to bym leżał, bo wtedy, że ta lawa się szybko rozlewa i tak dalej. Ale bagi Minecrafta dodają mu uroku, więc nie kłócę się. W ogóle bagi w każdej grze dodają uroku. Gra bez bugów to jest słaba gra. To jest moja opinia. Jakby tu wejść? Na przykład tak. Tylko żebym później mógł stąd wyjść. Dobra, postawię tutaj kobla. Na znak pokoju. W sumie też, że też dość ciemno jest. Taki tu jest poziom światła. Mamy 0? O. No nie, no słuchaj, tak się nie będziemy bawić. Dobra, one się respią gdzie chcą. Więc ja to sobie zakopię znowu. O rany. Dobra. I robimy kolejną fotę. Znowu zły przycisk. Proszę. Jest kolejna fota. Powinienem coś zjeść, bo zaraz zginę. Okej, okay, już chwilę ten odcinek trwa. Co tam jest? O rany, jak to fajnie wygląda, to coś. Zobaczcie. To jest kawałek nadrowej fortecy, za którą jest grawal. Się zdziwiłem. Teraz tam był Blaze. Chwila. Nie widzę Blaze'a? Widzę Blaze'a. Lawa. W tą stronę coś jest chyba bardziej. Czy tu jest kolejny spawner? Nie, tu są schody. Coraz bardziej się gubię tutaj, mam wrażenie. Ale to nie ważne. Właśnie, w ogóle nie cyknąłem koordynatów nerwego portalu. To może być problem. No, come on, to nie ma żadnych wyjść. To też jest głupie w nadrobych fortecach. Znaczy, ogólnie w dungeonach wszelkich tak jest, ale że się idzie jakąś długą drogą, idzie, się dochodzi do końca i jest ściana i nie ma nic. Aha. Co powiesz teraz? One mają jakieś opóźnienie, jeśli chodzi o to strzelanie. Więc da się wychwycić, gdzie strzelą. I uniknąć odpowiednio tych pocisków. To jest dość fajne. Kwarc. Coś z kwarcu sobie zbudujemy chyba, bo tego kwarcu będę miał tyle. Glowstone'a sobie też zbiorę, skoro stoi już na mojej drodze. Chwila. Coś tutaj jest ciekawego? Nie. Nether. Po prostu nether. Dobra. W takim razie teraz będziemy poszukiwać wyjścia. Wydaje mi się, że zwiedziliśmy większość tej fortecy. Tutaj jest kobel, więc stąd przyszedłem. Dobra. Tutaj chyba, tak? A jeszcze co jest na górze? Na górze jest ślepa uliczka. Tutaj. Wychodzimy. No i tak. To chyba tyle na temat tej fortecy. Nie wiem, czy na tym zakończymy odcinek. Wydaje mi się, że tak. Jeszcze może wrócę do domu. O, Blaze stoi na naszej drodze. Zaraz. Nie, chwila. W tą stronę się idzie. W tą stronę się idzie. Nie wiem, gdzie ja chciałem iść. Tutaj jest cobblestone. Zaraz. Chwila. Nie, ja stąd przyszedłem. Stąd. Skąd ja przyszedłem? Z lawy? Nie. Wiedziałem, że tak będzie. O, wiedziałem, że tak będzie. Szukamy cobblestone'owego mostu. Jaki duży tam jest magmak i upie go chce. No ale kurczę, nie zajdę tam bez utrzymywania obrażeń. Tak myślę. Tym bardziej, że na razie chciałbym odnaleźć drogę do domu. Którą to było? Na filmie chyba muszę zobaczyć, wiecie. Może tak zrobimy, że zrobię cięcie i na filmie zobaczę,
Gdzie była moja droga? Nie, tu ja schodziłem w dół. Dobra. Zaraz zobaczę na filmie, jak tutaj przeszliśmy i się widzimy. Słuchajcie, chyba odnalazłem drogę do domu. Sorry, że tak wykopuję każdy kwarc, ale po prostu jak na niego patrzę, to po prostu chcę go mieć. Ile tego mamy? Prawie 3 staki. I zejście jest tutaj, haha! Idealnie. Dobrze, że to nagrywałem. I sobie schodzimy ładnie w dół. Tak, jeszcze zostaje kwestia spadania. Tak. Dobra, chociażby netherrack tutaj dać. Bardzo niebezpieczne przejście. Ale niech na razie będzie. Przejdę tutaj później z większą ilością kobla i zrobię sobie jakiś ładny most. Tak, żeby to wyglądało. Okej, mamy. Okej, a więc wracamy z wyprawy z zerową ilością kobla. Ale to nam chyba nie przeszkadza. Dobra, nie będę kopał tego glowstone'a na odcinku. Dobra, więc ja sobie wrócę do domu i zaraz się usłyszymy. Albo inaczej. Albo inaczej. Pójdźmy sobie tutaj. O, wy, chodźcie tu. Stójcie. Okej, więc bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeśli filmik wam się spodobał, to możecie zostawić ocenę i komentarz. Będę wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. I do następnego filmiku. Cześć!